współczesna popkultura, również ta skierowana do dzieci, pełna jest wizji złożonego, spowodowanego czymś zła, stając niejako w kontraście do tradycyjnych wizerunków czarnych charakterów upajających się własnym złem. Z jednej strony daje to bogatszą perspektywę, która być może lepiej odwzorowuje prawdziwe życie, w którym nawet ci, których nazwalibyśmy złoczyńcami, mają często zrozumiałe powody, dla których znaleźli się w takim stanie. Od tego schematu silnie odstają jednak najnowsze przygody kota w butach, które nie tylko zdają się wprost mówić, że czasami zło jest złem, ale i obśmiewać wieczne próby zrozumienia i usprawiedliwienia tego, co zasługuje na jednoznaczne potępienie, tworząc w ten sposób przekaz, który choć prosty, okazuje się być zaskakująco uniwersalny. Thanos z uniwersum Marvela, Joker wykreowany przez Joaquina Phoenixa, a nawet Gabi Gabi z Toy Story 4. Te i wiele innych popularnych czarnych charakterów łączy jedno. Dowiadujemy się, że coś pchnęło ich w objęcia zła. Bywają wyrzutkami, ofiarami kogoś lub samych siebie, często reprezentują margines społeczny lub ofiary ucisku. Posiadają cechy, dzięki którym widz może zrozumieć ich motywacje i choćby na krótki moment z nimi sympatyzować. Gdy zaś przechodzą do swobodnego eksploatowania swojego gniewu, widz doznaje ekscytacji, ponieważ ich zło często bywa ukazane jako brutalna kara bądź zemsta za zło kogoś innego. W efekcie w kulturze popularnej czasem zaciera się granica pomiędzy bohaterem a antybohaterem, gdyż potrafimy kibicować zarówno jednym jak i drugim. Wszystko zaś zyskuje swoje drugie dno, wymaga zatrzymania się i głębszej refleksji. Tymczasem ukazany w Kocie w butach Jacek Placek jest kimś zupełnie innym. To właśnie czarny charakter, którego zepsucie nie ma żadnego zrozumiałego backstory. Nie jest wywołaną przez coś lawiną ani dalekim echem przyszłych krzywd. Jedyna retrospekcja, na którą film pozwala sobie w żartobliwy i samoświadomy sposób, to pokazanie, że Jacek od zawsze był kapryśny i zazdrosny. To wszystko, co wiemy na jego temat. Postać zdaje się być bezceremonialnie zła tylko dlatego, że właśnie taki jest jej wybór. Jego obraz nie zmienia się na żadnym z etapów fabuły. W przeciwieństwie do wielu współczesnych opowieści, tu historia nie próbuje przemycić na jego temat niczego, co mogłoby nawet jeśli nie usprawiedliwić, to chociaż uczynić jego działania zrozumiałymi. Wiele dzisiejszych dzieł kultury zdaje się bać pozornej prostoty, precyzyjnych symboli i metafor, jakby te miały czynić przedmiot swoich rozważań tak banalnym, że aż wulgarnym. Zupełnie jakby jedyną słuszną drogą do opisywania rzeczywistości były odcienie, gradienty i spektra, bez wskazywania konkretnych jej barw. Jednakże bez jasnych podziałów na dobro i zło nie bylibyśmy w stanie tworzyć stałych punktów odniesienia. Wytłumaczalne zło w wysokiej rozdzielczości ma walor ze względu na niuanse i relatywność, natomiast czyste, naturalne zło, ukazane jako jedna ze stron moralnego dualizmu, jest za to dobrym fundamentem pod tworzenie norm i wartości. Opowieść, zwłaszcza w formie baśni, potrzebuje również przekazu opartego o równowagę przeciwności. Dlatego właśnie tak mocno działa na naszą wyobraźnię zestawianie światła i mroku, ciszy i krzyku, prostoty i przepychu, miłości i nienawiści, bez zbędnego rozdrabniania się. W Jacku Placku nie ma żadnej głębszej logiki, jest po prostu zły. Ale wbrew pozorom nie staje się przez to banalny. Animacja wykorzystuje klarowność i przejrzystość jego zła do ciekawego komentarza. Oto widzimy ogromną, potężną postać o twarzy przerośniętego dziecka. Można w nim dostrzec symbol osób dorosłych, których osobowość zatrzymała się na etapie kilkulatka, pochłoniętego żądaniami i oczekiwaniami. W efekcie to dziecinne, rozkapryszone, krzykliwe i naprzykrzające się uosobienie zła, które dostaje szału, gdy musi na coś choćby chwilę poczekać. Jacek to metafora uprzywilejowanych osób, które na tyle oderwały się od rzeczywistości, że utraciły zdolność odróżniania zachcianek od potrzeb. Jak sam stwierdza, dostanę to, czego chcę, choćby wszystkich po drodze trafił szlak. Jednocześnie Placek zdaje się być znudzony otaczającym go przepychem. Mówi o nim z pobłażaniem i ironią. Za każdym pojedynczym magicznym przedmiotem zgromadzonym w jego skarbcu z zasady mogłaby stać ciekawa historia. Niektóre wprost nawiązują do klasycznych opowieści. Ale w znudzonym nim Jacku widzimy obraz współczesnego przebodźcowania. Dla niego to już nie historie, tylko pojedyncze easter eggi. Tylko rekwizyty lub znajdźki rodem z gry komputerowej. Proste zło Jacka to w tym kontekście mieć prawie wszystko i od tak wciąż chcieć więcej niż można skonsumować. Posiadać taki nadmiar, że nawet nie sposób się z niego cieszyć. Ludzie otaczający Jacka stanowią dla niego jedynie żywe narzędzia. Jak stwierdza, akurat o zasoby ludzkie niespecjalnie się martwię.
potrafi poświęcać bez mrugnięcia okiem swoich podwładnych, w pewnym momencie przypadkowo testuje na nich efekty użytej broni, w czym widzi jedynie ciekawostkę. Nie ma żadnych przyjaciół i zaufanych osób i wcale mu to nie przeszkadza. Nie doznaje osamotnienia, ponieważ jest samowystarczalny ze swoim egoizmem, megalomanią i marzeniem o tym, by przejąć kontrolę nad całą magią. Nie wystarczy mu mieć wszystko, wszyscy inni muszą nie mieć nic. Jacek to przekaz na temat wszelkich przejawów i żywiołów zła, których, by móc nazwać je złem i być w stanie działać przeciwko nim, nie trzeba tłumaczyć i rozkładać na czynniki pierwsze. Tyrania, przemoc, konsumpcjonizm, zemsta, egoizm bywają po prostu złe. A wchodzenie z nimi w dyskusję na temat ich natury może być jedynie dawaniem im dodatkowego czasu na działanie. W Kocie w butach zobrazowane jest to w postaci magicznego świerszcza, który próbuje być sumieniem Jacka. Nie tylko widzimy w tym dosłowny obraz złej osoby, która ignoruje sumienie, ale i świerszcz symbolizuje popularną we współczesnych opowieściach perspektywę, że wszystko można wytłumaczyć. A dzięki zrozumieniu lekiem na każde zło miałaby być empatia, wczucie się w perspektywę drugiej osoby. Tymczasem jest to tylko część prawdy, a jej brutalna reszta, której prawdopodobnie boimy się usłyszeć, brzmi: współczucie to czasem wciąż za mało, by pokonać lub naprawić zło. Ukryty przekaz Kota w butach zdaje się mówić, że czasem nadmierne roztrząsanie ociera się o groteskę i pozwala jedynie tymczasowo upajać się poczuciem własnego zrozumienia czyichś problemów, podczas gdy w istocie pozwalamy złu działać w najlepsze, a właściwą reakcją byłoby stanięcie z nim do walki. Postać Jacka Placka z filmu studia DreamWorks jest również ciekawą kontrą do niektórych animacji produkowanych ostatnio przez Disneya i Pixara. W filmach takich jak Nasze Magiczne Encanto czy To nie wypanda nie ma czarnego charakteru, a złem do pokonania są trudne relacje rodzinne. Z jednej strony dzięki temu są to wartościowe, zwłaszcza dla dzieci, i niemal terapeutyczne dzieła, ale przez to wychodzą poza ramy baśni i paradoksalnie mogą tracić na uniwersalności. Postacie takie jak opresyjna babcia czy nadopiekuńcza matka są realistyczne, a przez to można je łatwo odnieść do konkretnych ludzi, co oczywiście może pomóc przepracować rzeczywiste trudne relacje. Tymczasem nie ma wątpliwości, że na świecie nie istnieje żaden Jacek Placek, ale przez to staje się on wyrazem pewnych wzorców, które da się odnaleźć w każdym człowieku, również w nas samych. Baśnie, tak samo jak mity, nie starają się naśladować prawdziwego życia, ale robią coś dokładnie odwrotnego. Przedstawiają uniwersalne wzorce i archetypy, które odnaleźć można we własnym życiu. Baśnie, ukazując jednoznaczne czarne charaktery, mają przypominać nam, jak bardzo niszczycielskie może być zło. Fabuła animacji podkreśla to do tego stopnia, że ukazuje nam zło człowieka jako gorsze od samej śmierci, która w historii spersonifikowana jest w postaci wilka. Śmierć okazuje się rozsądniejsza od zła, zdolna dostosowywać się do tego, co robi i jak zmienia się główny bohater. A w efekcie jest w niej jakiś sens i porządek. Śmierć okazuje się wcale nie być ślepa i bezmyślna, jest za to refleksyjna i uważna. Zło tymczasem pozostaje ślepe i to nie dlatego, że krzywda pozbawiła je wzroku, lecz dlatego, że z wyrachowaniem decyduje, na czym chce skupić spojrzenie. A dla osób chcących ukryć swoją aktywność w sieci lub obejść jej rządowe ograniczenia, przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest VPN Surfshark. Pozwala on na łączenie się z internetem za pomocą prywatnej sieci wirtualnej, dzięki czemu strony internetowe i inni użytkownicy nie widzą Twojej prawdziwej lokalizacji, tylko lokalizację dowolnie wybranego serwera Surfsharka, które rozsiane są po całym świecie. Jeśli w Twoim kraju miałby zostać ograniczony dostęp do niektórych stron internetowych, VPN pozwala to obejść i zachować do nich normalny dostęp. Tak samo pozwala on na korzystanie z serwisów, które na przykład nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. Surfshark to nie tylko VPN. Dostarcza on także narzędzia takie jak alert wysyłający powiadomienia o naruszaniu Twojej prywatności oraz narzędzie do prywatnego wyszukiwania w sieci bez zostawiania cyfrowych śladów. Dla widzów przygotowany jest także kod promocyjny dający 83% zniżki i 3 dodatkowe miesiące za darmo. Wystarczy wejść w link widoczny pod filmem i wpisać kod Wojna Idei. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.